I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. Witam was, kochani, w kolejnym vlogu. U nas dzisiaj 32 stopnie. Duchota. Dobrze, że nie ma słońca. Jest taki, nie wiem jak to nazwać. Takie, wiecie, słońce za chmurami, ale samo powietrze jest tak gęste, że tragedia. Przyszliśmy chwilę na plac zabaw, ale nie ma dzisiaj nikogo, bo naprawdę jest gorąco. No ale Melania nie mogę odpuścić, więc na chwilkę przyszłyśmy się pobawić. I idziemy do sklepu, a potem idziemy do domu uruchomić wiatrak i się trochę chować. Bo powiem wam szczerze, że ostatnio byliśmy na działce i wróciliśmy z działki i też była taka pogoda, że jakby nie było oficjalnie słońca, ale było duszno. I wróciliśmy do domu i ja z Adamem mieliśmy po małym takim mikro udarze słonecznym. Mimo że na słońcu nie siedzieliśmy, to jednak powietrze sprawiło, że człowiek się źle czuł, bolała nas głowa, było nam niedobrze, mieliśmy takie, wiecie, objawy jakby do wymiotów wręcz, ale to tylko trwało jeden dzień i było ok. Jesteśmy w domu, jest już dużo później, właśnie odpaliłam wiatrek, żeby w chwilę jak ja wyglądam, jeszcze to bindi na czole. Ale uwierzcie mi, że nie da dzisiaj się żadnego make-upu nałożyć. Tak, nałożyłam makijaż. Do sedna. Czy znacie Swiffera? Czy znacie Swiffera? Tak się on prezentuje. Proszę bardzo. On taki jest popularny w Niemczech i on się właśnie nazywa Swiffer. I się potocznie mówi, że nim się swifferuje. Czyli wyciera się, słuchajcie, podłogi. I do niego, do zestawu, o, tak jak to widzicie, są dołączone właśnie takie chusteczki. Sobie oczywiście te chusteczki jeszcze dodatkowo dokupiłam. I słuchajcie, no, nawlekacie na mopa, on ma z tyłu tutaj właśnie, tak jak jest pokazane, takie zatrzaski. Wkładamy sobie w te zatrzaski i sobie myjemy podłogę i on już jest wtedy z takim detergentem. On już jest, to są mokre, tak? Chusteczki do podłogi właśnie, Swiffer. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć takiego Swiffera. No i mami Swifferuje. Nie, słuchajcie, chodzi o to, że ja nie mam jako takiego mopa. Mam mopa parowego, ale wiadomo, że przy dziecku, przy różnych w sumie, jak się nawet nie ma dziecka, są obowiązki domowe, które po prostu sprawiają, że podłoga czasami się klei, czasami się coś brudzi, a nawet się kurzy. Więc żeby nie odpalać za każdym razem parowego mopa i nie traktować też paneli tym mopem cały czas, bo jednak to jest, wiecie, para 100 stopni, mieszkamy na wynajmach, więc nigdy nie wiadomo, czy podłoga jest na to tak bardzo odporna, to po prostu takiego Swiffera sobie zakupiłam, znaczy nie ja, mąż mi kupił z napiwków, dostał napiwki w pracy i pojechał mi kupić i w Kauflandzie dostał to w bardzo promocyjnej cenie, bo 8 euro za zestaw, a normalnie jest tak 12-13, także musicie polować. I ja sobie Swifferuję, tylko że ja jestem z Polski. I ja tej chusteczki od razu po pierwszym wycieraniu nie wyrzucam. Ona wysycha, to prawda, jak zostawiacie, to ona potem robi się po prostu sucha, ale ja sobie ją namaczam i używam ją do momentu, kiedy jest brudna, słuchajcie, bo jeżeli przecieracie takie na przykład małe plamki w kuchni, to nie ma sensu zmieniania tej chusteczki w kółko. Także ja sobie to tak przyoszczędzam. Robię obiad, makaron, do tego tuńczyk w sosie własnym, odrobinka śmietanki, miałam dosłownie resztkę, a tutaj później przyjeżdża moja Patty na kawkę i kupiłam jak nigdy ciasteczka, bo ja nigdy nie mam nic do kawy. No wiadomo, nie kupuję, żeby nie kusiło, także zawsze Patty przyjeżdża ze swoimi ciastkami, więc tym razem się ogarnęłam i będą ciastka. Zmiana planów, jednak nałożyłam makijaż. Jednak się dało w ten upał. Musiałam sobie trochę poprawić samoocenę. Powiem wam, że ja nie cierpię takich upałów. Dla mnie to jest po prostu... Ja jestem człowiek taki... Pogoda w sam raz. Bluza i leginsy. To jest moja pogoda. A takie upały końskie.
czytam, jakie tam się mówi. To jest dramat. Więc nałożyłam szminkę, troszeczkę podkładu, ale mam taki podkład, wam pokażę zaraz. Oła! Zaraz wam pokażę, w ogóle mam chyba brudną kamerkę. Tak, to była brudna kamerka. Pokażę wam. Dostałam go kiedyś od Ewki, on już jest mega brudny, bo to była taka biała buteleczka. To jest Milky Bost z Clarinsa. I on jest biały. Teraz wam pokażę. On jest biały. I on ma zmieniać barwę. Słuchajcie. No wyłaź, dziadzie. O. I on ma zmieniać, przystosowywać się do naszej skóry. O, widzicie, on zmienia kolor. I niby ma zmieniać kolor na taki, jakiego odcieniu jest nasza skóra. Niby, mówię niby, dlatego że może to robi, ale jest zupełnie niekryjący. Jest po prostu, no nie, tu trochę żółto, widzicie? Trochę się tutaj nie dopasował. Idę umyć rękę. Jest niekryjący w ogóle, więc jeżeli macie, o, proszę bardzo, jakieś problemy skórne, no to nie kupujcie. Nie kupujcie, bo to nic nie da. Także umyję sobie rączki. Chodzę w takiej sukienności, bo jestem fajnie opalona i fajnie to wygląda. Także tak. Także tak. Miśka się ładnie bawi. Super, misiu. I tak leci, słuchajcie, mija dzień, nie, ten dzień za dniem. I tak naprawdę muszę wam szczerze powiedzieć, że mam sporo pracy na laptopie. Przepraszam. Więc sporo też siedzę na lapku. Sporo obowiązków, trochę problemów, wiadomo jak to każdy w życiu. I tak o. Jedyne co, to mogę wam powiedzieć, że moje kwiatki rosną jak szalone. Dostałam od Ewki, proszę bardzo, taką doniczkę. Pięknego pieska, super, co? I tak sobie tutaj wszystko rośnie. Tu jest moja ta skrzydłokwiat. I ja w ogóle martwiłam się, że ten skrzydłokwiat, słuchajcie, nie rośnie. Bo ma takie malutkie te swoje skrzydłokwiatki, widzicie? A to jest wersja mini. Wersja mini. A to, co tam widzicie, tutaj te żółte czy coś, to jest całkiem normalny proces, dlatego że one kwitną i potem po prostu przekwitają, odpadają i wyrastają nowe, albo najlepiej je odcinać. Dzisiaj ze spaceru też przyniosłam sobie różyczki, bo dziko rosły. Nie, misiu? I przyniosłam sobie jeszcze do wazonu, ja to bardzo lubię takie rzeczy. Tadeo! No to jest po prostu zboże. Ja lubię bardzo zboże w wazonie trzymać. Mogę wam się pochwalić, o, też moimi pelargoniami, które mi pięknie wyrosły, czerwoniutkie. Szukam, szukam. O. Widzicie, jak pięknie? W ogóle zobaczcie, jaka pogoda taka, nie? Jakby mglista, jakby taka mgła była. No. A to po prostu dzisiaj jest taki klimat. Także wszystko pięknie rośnie. Jestem tu, w tym lustrze. Widać mnie? Widać? No dobra. Marilyn Monroe. No, żartuję oczywiście. A, dorobiłam się, w sensie też od mojego męża dostałam. Szrek, uszy Szreka. I se rosną. No. I tyle, kochani, tyle. To tyle na tyle w tym vlogu. Nie wiem, co mam wam jeszcze więcej powiedzieć. No mówię, u nas nie dzieje się nic konkretnego. W sensie dzieje się dużo, ale to nie są sprawy na vloga, więc nie mogę tutaj opowiadać, pokazywać, nie mogę, no nie chcę po prostu, są jakieś granice. To, że się ma taki kanał, słuchajcie, na YouTubie, to nie znaczy, że można tutaj o wszystkim mówić, chociaż ja i tak już o wielu rzeczach tutaj mówię, ale przyjdzie taki czas, że się podzielę z wami tą sprawą i na pewno będziecie wiedzieli, o co chodzi. A tymczasem sporym lasem czekam na moją Patrycję i będziemy sobie piły kawkę ciepłą do tego upału i będziemy sobie plotkować i tak o.
I tak by to na tyle wyglądało, więc żegnam się z Wami serdecznie. Nic nie pokazałam w tym vlogu, ale niestety one będą takie mega luźne. Myślę, czy nie nagrać jeszcze dzisiaj może jakiś fajny film, taki tematyczny, jakiś story time, ale to zobaczymy. Tymczasem żegnam się z Wami serdecznie. Cześć!